Luty, miesiącem chorób rzadkich i świadomości objawów zespołu marfana. Dzień drugi, objaw drugi: długie, wąskie palce. Często mówi się, że pacjenci z zespołem marfana mają dłonie pianisty, gdyż ich palce są znacznie bardziej smukłe niż przeciętnego człowieka. Osoby takie, w związku z tym, że mają bardzo długie palce i obniżone napięcie mięśniowe, Mogą mieć również problemy z utrzymaniem prawidłowego chwytu, to dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, chodzi o chwyt długopisu, kredki, ołówka. Mogą mieć też znacznie większą męczliwość dłoni, niechętnie wykonywać ćwiczenia kaligraficzne oraz mieć problemy z takim długotrwałym siedzeniem w ławce i wykonywaniem ćwiczeń pisemnych. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to często rzeczywiście te dłonie prezentu prezentują się przepięknie, dlatego że są smukłe, e, takie wydłużone palce, ale też trzeba pamiętać o tym, że te długie, wąskie palce są też bardzo charakterystycznym objawem u noworodków, bo noworodek, poza tym, że może się urodzić jako dziecko dłuższe niż przeciętne, jeżeli ma zespół marfana bądź podejrzenie, to rzeczywiście czymś, co wyróżnia takiego noworodka, Spośród innych są właśnie te bardzo długie, charakterystycznie długie paluszki. Jeżeli chodzi o wsparcie dzieci szkolnych z trudnością w pisaniu, to warto dla takich dzieci postarać się o przygotowanie opinii psychologa pedagoga. Być może będzie to równoznaczne z wystawieniem orzeczenia o specjalnych potrzebach kształcenia, dlatego że dla takich dzieci na pewno pomocnym okaże się wydłużenie czasu na pracę pisemne. Oraz wsparcie właśnie w koordynacji e, małej e, tej motoryki, czyli właśnie e, ćwiczenia ręki. Tętniak rośnie w ciszy, a my przerywamy ciszę.